Staszymik, witajcie w plenerowym wydaniu wideo zapowiedzi. Oto skrót najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. A na dobry początek przenosimy się do Istebnej. Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Hadyny. Wykład wygłosi profesor Kadłubiec, początek godzina 16 w piątek. Powoli dobiega końca cykl debat historycznych II Rzeczpospolita na Śląsku Cieszyńskim. W piątek 4 października o godzinie 17 odbędzie się już przedostatnie spotkanie w Cieszynie w Kafe Muzeum. Na tym nie koniec, również tam już po debacie o godzinie 19 zaplanowano koncert międzywojennych szlagierów. A wcześniej w godzinach popołudniowych akcja uliczna w samym centrum Cieszyna od godziny 13 do 15. Teraz przenosimy się do Wisły. Już w najbliższą sobotę w samo południe rozpocznie się piknik spadochroniarski. W Wiślańskim Amfiteatrze i w Parku Kopczyńskiego zaplanowano szereg wydarzeń i atrakcji związanych ze spadochroniarstwem. W ramach tego wydarzenia również drugi przegląd piosenki oraz statyczne i dynamiczne pokazy jednostek wojskowych, stowarzyszeń, grup rekonstrukcji historycznej. W trakcie pikniku odbędzie się także spotkanie weteranów 2 Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych i 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej oraz rezerwistów jednostek spadochronowych i specjalnych Wojska Polskiego. Jednym słowem, sporo będzie się działo. W sobotni wieczór z pewnością nie będziemy się nudzić w Cieszynie. Przed nami 9. edycja festiwalu Gotha Go. Impreza ta przyciąga wielbicieli metalu i rocka z całego kraju. Tym razem wystąpi aż 7 wykonawców. To muzyczne spotkanie odbędzie się w klubie studenckim Panoptikum. Start godzina 19. Impreza jest biletowana. W najbliższą niedzielę będzie można skorzystać w Cieszynie z bezpłatnych badań, a to wszystko z okazji obchodów Światowego Dnia Serca. W przychodni kardiologicznej na terenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie w godzinach od 10 do 15 zaplanowano m.in. konsultacje, pomiar ciśnienia tętniczego, masy ciała, glukozy, a po konsultacji również inne badania. Niedziela to idealny dzień, by pobiegać, a będzie ku temu okazja w ramach cieszyńskiej godzinówki. Bieg główny rozpocznie się o 14, dziecięcy o 13, teren kampingu Olza w Cieszynie. W niedzielę w otwartym klubie Browaru Zamkowego miał się odbyć koncert Eleni, jednak z przyczyn niezależnych od organizatora koncert został odwołany. Szczegóły można znaleźć na stronie Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. I to już wszystko w tym wydaniu wideo zapowiedzi. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.